Witam bardzo serdecznie. Mamy żniwa 2020, jesteśmy na polu rzepaku. Już jest część skoszona i co jest z tym rzepakiem? Ten rok był wyjątkowo trudny. Nie mieliśmy zimy, nie mieliśmy okrywy śnieżnej, a rzepak stał się w Polsce mocno popularną rośliną. Jest jej coraz więcej w uprawach. Polska jest trzecim krajem co do wielkości i ilości produkcji rzepaku. Czyli po Francji, po Niemczech jesteśmy następni, którzy produkują najwięcej rzepaku w uprawach w Europie. Rzepak jest mocno popularny, ponieważ w pierwszych latach, 20 lat temu, był bardzo prosty w obsłudze i nie wymagał zbyt wielu zabiegów. Obecnie rzepak stał się problematyczną rośliną, która ma bardzo duże wymagania. Potrzebuje dużej wilgoci, potrzebuje w odpowiednich okresach, potrzebuje dobrego czasu agrotechnicznego na siew i na opady w okresie wschodów. To są podstawowe rzeczy, które nas bardzo interesują, jeżeli chcemy mieć rzepak plonujący grubo powyżej 4 ton z hektara. Niestety te warunki atmosferyczne, które mamy w Polsce, są naprawdę problematyczne i stwarzają dosyć duże kłopoty. Tu też gospodarz miał pewien problem, na tym polu konkretnie, ponieważ rzepak nie do końca wyszedł mu najlepiej. Spóźnił się trochę z siewem. Później, jak przyszły opady, to zabiły po prostu glebę, która była tutaj, po prostu zasklepiły tą wierzchnią warstwę i utrudniła wschody. I stąd plon nie będzie może rewelacyjny. Zakładamy tutaj około 3 ton z hektara, 3 200 tony. Co jest istotne w rzepaku? Rzepak z racji rozprzestrzenienia się plantacji rzepaku w Polsce, też niestety choroby, szkodniki, szczególnie szkodniki, zaczęły mocno penetrować uprawy. I liczba oprysków w niektórych rejonach dochodzi do 8 i nawet więcej, co podnosi koszt produkcji rzepaku. Obecnie różne są zdania w zależności od poszczególnego regionu Polski, ale kalkuluje się między 2,2 a 2,7 plon musi być, żeby pokrył koszty uprawy rzepaku. Czyli wszystko to, co jest powyżej 3 ton, zaczyna nam dopiero pojawiać się w formie zysku. Nie chodzi o wyliczenia naukowców, tylko mniej więcej tak jak wy, rolnicy, gospodarze, mówią, ja też sprawdziłem swoich starych klientów, jak to u nich wygląda i mniej więcej potwierdzają tą tezę. Są też duże ruchy, jeżeli chodzi o odmiany rzepaku. Warto o tym pomyśleć i warto dobrze zabezpieczyć się w takie odmiany rzepaku, które będą miały większą zimotrwałość, odporność na różne rzeczy, które mogą je spotkać. I nie oszukujmy się, opryskiwacz stał się podstawowym elementem w uprawie rzepaku, ponieważ tych oprysków jest naprawdę coraz więcej. Tutaj gospodarz jeszcze dodatkowo, powiedzmy, zrobił z racji tego, że nie spodziewał się rewelacyjnego plonu, nie zastosował desykacji. Co obniża mu koszty, to jest fakt, ale też stan tej uprawy nie jest rewelacyjny. Trzeba pamiętać przy uprawach rzepaku, że ceny, które uzyskujemy, są zależne od giełd już światowych. Już nie ma sytuacji, że jeżeli komuś wyjdzie rzepak, a komuś nie wyjdzie, to na rynku polskim ta cena będzie fluktuowała na korzyść tych drugich. Sytuacja jest inna. Decyduje giełda we Francji, Mastiff, czy giełdy światowe, które podają swoje wartości i przewidywane ceny w poszczególnym okresie. Obecnie cena kształtuje się na poziomie 1600, ale już pojawiają się ceny na poziomie 1580. Tu akurat rozmawialiśmy z gospodarzem, proponowana cena jest 1580. Ten rok z kolei, z racji, że nie było wiosny, co to dało? Nie było okrywy śnieżnej. Wegetacja bardzo szybko ruszyła. Pojawił się problem z przyspieszeniem. Na szczęście udało się dostać zgodę na to, że wcześniej można było zastosować nawożenie azotowe, że ten rzepak taki już, powiedzmy, zaczynający słabnąć, dostał nawóz w odpowiednim momencie, jeżeli oczywiście gospodarz tego zrobił. Gdyby przytrzymywać zgodnie z przepisami, no to sytuacja była jeszcze gorsza. Trzeba pamiętać też o tym, że w okresie kwitnienia w tym roku w wielu rejonach Polski było spore ochłodzenie. To też wpłynęło na plon, ponieważ rzepak jest rośliną zapylaną przez owady. I to powoduje, że to jest największy problem w uprawie rzepaku, że tych elementów, od których to zależy, jest bardzo dużo. W każdym z waszych rejonów jest różna sytuacja. Mam przy okazji tutaj kolegę, który akurat specjalizuje się w kombajnach rozcielmasz. Witam Ciebie, Janku, bardzo serdecznie. Witam,
Rzepak jest jedną z pierwszych, oczywiście wpierw jest jęczmień, ozimy, później standardowo wchodzi się w rzepak. Jak byś powiedział o wydajnościach kombajnów, bo to jest najczęściej zadawane pytanie. Wy często pytacie, a jaka jest wydajność i chcecie powiedzieć, że to, nie wiem, 4 hektary na godzinę, 5, 6. Jak byś ocenił to, co decyduje właściwie o wydajności kombajnu? Tak jak mówiłeś wcześniej, na plon rzepaku jest wiele składowych. Tak. Tak samo na wydajność także mamy tutaj wiele składowych, bo zarówno wilgotność, zarówno ilość chwastów, które się znajdują na polu, ilość masy, która musi przejść przez bęben mucący, to jest to, co nam definiuje tą finalną wydajność. Także jakie kto ma pole, czy jest prosty, ładny kawałek, gdzie możemy jechać 500 metrów w jedną stronę. Tak naprawdę ciężko powiedzieć o słowie wydajności. Przepraszam, że przerywam, ale to jest oczywiste, bo czasami tak, tutaj widzimy na polu jest wysokie koszenie, żeby minimalizować tą masę, która przechodzi przez zespół omotowy. Bo słyszałem już od wielu użytkowników, bo chcą mieć te wydajności, ale z kolei jak się pytamy producentów, to każdy się broni przed podaniem wydajności. Jaki oni parametr podają? Głównym parametrem, który tutaj jest przy kombajnach podawany, jest to przepustowość, moc przerobowa układu omotowego. Jak ona się wyraża? Przeważnie jest to w kilogramach na sekundę materiału, który system omotowy może jakby przerobić. Dla uproszczenia przeważnie przekalkulowujemy to na godzinę. Dlatego na przykład w tym przypadku, kiedy stoimy przy RSMS-61, mogę powiedzieć, że jego przerób mucarni to jest 14,1 kg na sekundę, co się przekłada na 51 ton na godzinę materiału. Materiału, ale to tak materiału jest. Rozumiemy kłos, wszystko to, co jest związane z kłosem, wszystko, to jest słoma, nie słoma, czyli dokładnie. Tak jak to tam widzimy nawet pole obok, gdzie jest skoszone po prostu całe, jak gdyby z całym układem łodygowym i tego, no to wtedy ta masa jest większa, nie? Dokładnie. Czyli to nie jest, że mamy na przykład, nie wiem, 50 ton rzepaku na godzinę. To nie. Tutaj trzeba zawsze brać pod uwagę, ile tego, co jest poza ziarnem, wchodzi do gardzieli. Czyli jeżeli, tak jak tutaj wspomniałeś, ktoś kosi na słomę, żeby miał dużo materiału słomowego, no to tak naprawdę ta wydajność finalna jest mniejsza niż ktoś, kto kosi troszkę wyżej i tak naprawdę skupia się tylko na wymuceniu kłosa. Na jednym ze spotkań, które żeśmy rozmawiali o kombajnie RSM, powiedziałeś, że ten kombajn ma bardzo dużą powierzchnię sieć, ma fajny zespół omłotowy, podwójny, że on ma, gwarantuje nam bardzo wysoki współczynnik omłotu na poziomie tam 90-95%, czyli rewelacyjny wynik. Ale co się dzieje z tym zespołem omotowym, kiedy na przykład mamy, no tak jak tutaj, że trafia już takie, powiedzmy, no mocno wilgotne łodygi, oczywiście gdyby to ktoś chciał niżej, i ta masa, no moim zdaniem, chyba będzie trudniejsza do skoszenia. Jak najbardziej. Tutaj, jeżeli cały czas mówimy o modelu RSM-161, mamy bardzo przyjemne rozwiązanie, do którego już wszyscy, którzy coś wiedzą o kombajnach RSM-ach, są przyzwyczajeni. Jest to system Jump Control. Co nam on daje? Tak naprawdę w modelu RSM-161 cały układ klepisk jest na siłownikach hydraulicznych. Co to daje? Daje nam to, że jeżeli mamy system Jump Control, czyli to awaryjne opuszczenie klepiska, zwłaszcza w rzepaku, w zielonym rzepaku, tak, jeżeli dostaniemy trochę więcej masy i klepisko nam się już zapcha, jesteśmy w stanie za pomocą dźwigni nożnej zwolnić to klepisko na większą szczelinę niż normalnie ma przy maksymalnej szczelinie. I w tym momencie robimy ponowny rozruch układu omotowego i cały materiał luźno wypada poza kombajnem. Oczywiście jest strata materiału, bo wypadnie niewymocony, no tak, ale mamy zysk czasu. Tak, mamy zysk czasu, bo nikt tam nie wchodzi, nie oczyszczanie tego. Każdy, albo komu się zapchał kombajn w rzepaku, wie, ile to czasu potrzeba, żeby... No, nie zapychają się tylko w rzepaku, zapychają się w innych, wszystkim i tego. Ale teraz, czyli otworzyłem sobie, czy jest jakiś taki system w RSM-ie, który pozwala, że oczywiście oczyściłem, czy mogę jakoś w prosty sposób przywrócić ustawienia? Jak najbardziej. Jest komunikat na terminalu, tak, i w tym momencie jednym kliknięciem wracamy do tego, co mieliśmy wcześniej. Czyli do pierwotnego ustawienia, które żeśmy... Tak, jechaliśmy, dokładnie. Mam jeszcze jedno pytanie o tym kombajnie. To jest duży kombajn. Tak. On ma bardzo dobry silnik Cumminsa, powyżej 300 koni. To już też żeśmy mówili, że mamy do czynienia z dużym zapasem mocy. Do tego jest wydajna hydraulika, która jest w niektórych momentach kombajnie potrzebna, która ten kombajn jak gdyby z powodu obsługi hydrauliki tej mocy nie traci tyle, żeby już, nie wiem, pardon, niesprawnie mucił. Ale też
W tym kombajnie są wytrząsacze, bo to jest taki element, który często rolnicy jak gdyby zwracają uwagę, jakby można było określić ten zespół wytrząsaczy, jaki parametr, jaki według Ciebie jest atrakcyjny dla użytkownika? Przede wszystkim powierzchnia wytrząsaczy, 6,1 metra kwadratowego. To jest dosyć dużo, bo to... Ale też ja uważam, że sama konstrukcja wytrząsaczy, długość wytrząsaczy, wszystko ma tutaj znaczenie. To dokładnie nie jest tak, że wytrząsacz jest brany pod uwagę tylko powierzchnię, koniec. Pardon. Trzeba patrzeć, ile na wytrząsaczach jest kaskad, jak materiał zachowuje się na wytrząsaczach. Jeżeli jest dobrze zaprojektowany, to nie potrzeba już żadnych dodatkowych elementów mechanicznych, które będą pobudzały słomę czy materiał, który pozostanie nad wytrząsaczami, żeby przechodził dalej. Więc tak naprawdę wiele parametrów jest składowych na to, żeby osiągnąć ten finalny efekt, czyli dobrze wyczyszczone ziarno. Czy uważasz, że jeżeli mamy duży kombajn o dużej wydajności, czy Twoim zdaniem z tych różnych rozmów z klientami nie uważasz, że na przykład zastosowanie przyczep przeładowczych, o których coraz częściej mówią rolnicy, szczególnie firmy usługowe lub ci, którzy świadczą usługi, że to jest rozwiązanie, które dodatkowo podnosi wydajność kombajnu? Jak najbardziej. Przyczepa przeładowcza to jest tak naprawdę dodatkowa ręka do pomocy, jakby nazwać, bo teraz jest często tak, że nie zawsze materiał jest odwożony stricte spod kombajnu wysypywany. No często widzimy przy drogach takie te duże wozy, dokładnie, ciężarówki. Dokładnie, bo każdy chce wygodnie, tak. I to jest czas, który jakby operator potrzebuje, żeby podjechać do drogi, wysypać, wrócić. Tak jak mówiliśmy, tutaj wyładowanie trwa 2 minuty. Pytanie takie dodatkowe, czy może oczywiście mi to potwierdzisz, bo z kilkoma użytkownikami rozmawiałem, którzy świadczą usługi, między innymi jeden też świadczy tym kombajnem. Mieliśmy go okazję poznać na polu w przypadku zbioru jęczmienia i jak on mi powiedział tak, że to jest bardzo proste przeliczenie. 2 kombajny i przyczepa przeładowcza to mniej więcej jest ta sama wydajność, co 3 kombajny na polu. Dokładnie, mniej więcej tak to można na spokojnie liczyć. Oczywiście też trzeba pamiętać, żeby przyczepa przeładowcza była odpowiednio dopasowana do wielkości kombajnów, bo jeżeli damy za małą przyczepę, to ona nie nadrobi tego, co kombajn już był w stanie zrobić. Czyli to wszystko musi być stricte ze sobą zespolone i dopasowane. Czyli trzeba zawsze to po prostu analizować i te ergonomię ruchów i te wszystkie dopasowania maszyn trzeba mieć jak gdyby na uwadze. Dokładnie. Jak widzą Państwo, to jest taki dosyć szeroki temat. Ja tu wspomniałem też o przyczepach przeładowczych, ale właśnie chodzi o to, żeby przekazywać Państwu różne informacje, które można spotkać gdzieś u innych rolników, gdzie my też takie informacje dostajemy, bo to nie, że my sami czerpiemy wiedzę, my też czasami jesteśmy poprawiani lub uzupełniani przez wiedzę naszych użytkowników, którzy nam sygnalizują różne rzeczy. Cieszę się, że mogłem kolejną kwestię pokazać. Będziemy już kończyć, bo czekają na nas następne ciekawe tematy. Zapraszamy do subskrypcji naszej strony YouTube'owej, ponieważ tam będziecie mieć dodatkowe informacje, różne ciekawostki, które pozwolą Państwu wyrobić sobie zdanie na temat współczesnego rolnictwa. Mamy nadzieję, że firma Korbanek i te elementy, które są zawarte na stronie www.korbanek, pozwolą Państwu pozyskać podstawową wiedzę. Zapraszamy do oglądania. Dziękuję za uwagę. Wszystkich bardzo serdecznie żegnam. Do następnego spotkania. Do następnego.